Za pomocą wirtualnych laboratoriów młodzież uczy się pracy zawodowej w sposób praktyczny przy pomocy programu komputerowego stosowanego w większości przedsiębiorstw działających na rynku. Program ten spełnia wymogi najwyższej klasy systemów, które są zaawansowaną technologią informatyczną. Testowaliśmy ten produkt przez 2 lata. Ostatnie w tym roku już za zgodą kuratorium ta innowacja została wprowadzona i na zajęciach lekcyjnych młodzież dzięki złączu internetowemu łączymy się z programem firmy L-Systems. Dzięki temu młodzież może w formie praktycznej rozwiązywać zadania, ćwiczenia, które napotkają w przyszłej swojej pracy. Mamy nabór, młodzież chętnie przychodzi na te kierunki, także w tym roku również zapraszamy i czekamy na gimnazjalistów. W jak dużym gronie prowadzi Pani te zajęcia? Ile tu jest stanowisk komputerowych? Tutaj jest 15 stanowisk komputerowych, to jest pół klasy zawsze normalnego oddziału. Wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania biznesowego pozwala uczniom wcielać się w rolę potencjalnego pracownika i wykonywać zadania jak w prawdziwej pracy. Nowoczesność nauczania przedmiotów zawodowych w taki sposób przyczyni się do zwiększenia z pewnością atrakcyjności tej młodzieży na rynku pracy. Zadanie polega na prowadzeniu korekty zamówień, czyli zadanie podaje nam dane dostawcy i odbiorcy i mamy skorygować tutaj błędy, które powstały w linii zamówienia, które zostały błędnie podane przez jakiegoś nam nadawcę i po zweryfikowaniu tutaj tych błędów musimy ponownie wydrukować nasze zadanie, to co nam wyjdzie zamówienie i wtedy nauczycielka nam sprawdza. Dlaczego logistyka? Bardzo przyszłościowy zawód. Wybrałaś to świadomie, tak? Nie przez przypadek? Nie przez przypadek. Można znaleźć bardzo dobrą pracę w wielu dziedzinach. To nie musi być tylko transport, to może być magazynowanie, to może być... No, logistyka jest bardzo obszernym pojęciem. Zadania, ćwiczenia zostały opracowane przy pomocy pracodawców i one odzwierciedlają prawdziwą pracę logistyka. Młodzież ma do dyspozycji skrypty przygotowane właśnie we współpracy z pracodawcami. Na razie projekt obejmuje technika logistyka, ale my również ekonomistów już uczymy, dlatego że również dział sprzedaży, dział księgowości, dział kadr, dział projektowania, nawet jeżeli taka jest branża firmy, może w tym systemie pracować. Uczniowie otrzymują dyplom poświadczający umiejętność obsługi tej klasy systemu informatycznego. Szkoła dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu testowała to innowacyjne narzędzie edukacyjne przez 2 lata.